Tu już jest podwójne płytowanie zrobione. Takie są dwie płyty, 22 i 18. Tu jest 18, tam są rzynki 22. Wszystko jest zmontowane na wkręty plus klej do drewna. Między te dwie płyty taje klej. Tu jeszcze nic nie ma, a tu już wysprzątałem i zabieram się za montaż tutaj 18. Tylko ją muszę sobie dociąć wpierw. W pierwszej kolejności. Czyli mierzymy. Strasznie ślizgie te płyty. Można się na nich nieźle przejechać. Tu 217. I z drugiej strony to samo. Tak, 217. Żebym nie walnął jakiegoś błęda przez to, że to was mówię. O. Najlepiej sobie to pasować rozstaw belek. To płyty OSB. Przed ich montażem. Albo żeby było już uwzględnione w projekcie i od razu odpowiednie zakłady. Zakładki. Dobra. Myślę, że chyba będzie dobrze. Przedłużenie ramienia. To już niepotrzebne. Troszeczkę się naszczepiło. Dobra, teraz ja tu ten klej będzie szedł. Żebym nie dał za daleko, bo tam już mi się raz zdarzyło, że po prostu się rozpędziłem z tym klejem. Tylko jak mi będzie wygodniej tą płytę dać. Jak zacznę tą pierwszą, to już kolejne będą wychodzić w miarę, bo będę mógł sobie po niej chodzić. A teraz to tak, żebym nie wtepnął na ten klej po prostu. Muszę tak zrobić. Najwyżej buty sobie obrócę. Znaczy odciski będę robił. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale spróbuję ją nasunąć. Chyba, że na nią tam klej i ją położę. A może tak będzie lepiej? Pierwszą zrobić, zobaczymy. Bo cały czas stawałem na tą warstwę, która jest na dole klej. W pierwszej kolejności. To teraz może dla odmiany spróbuję inaczej. A co tam? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja ten klej już brałem, nie? Tu jest. Klej daje na wszelki wypadek. Po prostu, bo jak klej zwiążę,
to te warstwy się zrobią jeszcze bardziej sztywniejsze. Tak jak teraz, i teraz mam nadzieję, że mi się to uda postawić tak jak należy się. Bez żadnej komplikacji. O, teraz klej zacznie spływać se powoli. O, i mamy to. Teraz tylko to muszę odpowiednio ustawić. Żeby nic cię nie dotykało i wszędzie były szpary. Myślę, że jest w porządku. Gorzej nie będzie. Teraz tylko, żebym nie pomylił wkrętów, bo tu są trzy rodzaje wkrętów. Jedne wkręty były to pierwszej warstwy płyty. A tu są to drugiej warstwy płyty. Zaczynam od tych większych. Naładowana. Tu jest belka. Tu na drugą warstwę płyt używam grubszych i dłuższych wkrętów niż na pierwszą. Na pierwszą, tak jak już wam mówiłem, chyba na ostatnim, a po przedostatnim filmie, 4,5×80 daje. Myślę, że to w zupełności wystarczy. A te są 5×90. Te, co teraz kręcę. Dokładnie. Też, żebym... Teraz tylko, żebym trafił w belkę. Na szczęście są szerokie, więc nie ma większego problemu. Nie mierzę tego, tak na oko wkręcam te wkręty. Rozstaw tych wkrętów też nie jest książkowy, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. O, wkręta wtrafiłem. Spod spodu. I rozwaliłem końcówkę. Stwierdziłem, że to nie ma sensu, ponieważ że dół jest też przykręcony. Dwa, zdradzę wam taką tajemnicę, chyba że już wam mówiłem. To nie jest jeszcze koniec warstw na stropie. Tu nie mogę z brzegu, po łaty nie dochodzą do końca. Żeby nie pękła. O,
Od razu skręcam, żeby ten płyta się to ciągła z tym klejem. Od razu każdą jedną na gotowo. Moim zdaniem to będzie lepiej, bo się będzie po tym chodzić i to się będzie ruszać. To lepiej, żeby to było skręcone. Bo te płyty to jest dopiero warstwa nośna do tego, co tu dopiero będzie. No ale o tym, jeżeli wam wcześniej już nie powiedziałem, bo nie pamiętam, to będzie w kolejnych filmach. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. I te, nie tylko te wkręty tutaj idą, oczywiście. Wkrętów zakupiłem 1000 sztuk, tych. Zmiana. Jeszcze polecę. Idą 40. 4-centymetrowe wkręty między belkami, żeby połączyć dwie płyty ze sobą, żeby na pewno tam się sklej się skleiło. I tych wkrętów idzie 5. Tu jest belka, tu jest belka. Więc tu po środku. Iść tu. Może jednak na wolniejszym. Bo zaraz przelecę przez tą płytę. Tym wkrętem. Mam nadzieję, że wszystko widać. I się nagrywa. O. Tu to samo. Gdzie tu jest mniej więcej środek? Tu są wkręty, tu są wkręty. O, jak to ciągło? Właśnie o tym mówię. Jak się będzie po tym chodzić, to będzie i tak lekko pracować i ten klej lekko zwiąże i on szczeli. Może puścić wtedy, jak się będzie po tym chodzić. A tak jak jest po jeszcze te dodatkowe wkręty są, to się jeszcze będzie dodatkowo trzymać. I mam nadzieję, że nic się z tym nie będzie działo. Płytę już dociąłem. Znowu się bawię klejem. Klej mam w jadełku. Przelewam to do tych pudelek. Pierwsze 3 sztuki sobie zamówiłem w butelce, a później to mówiłem tylko w jadełku.
Najgorzej to tylko jego przelać. Jest z tym dużo zabawy. Bo jest gęsty. I po prostu wolno idzie. Kleju powinienem zużywać, znaczy kleju mam tyle, że praktycznie mogę zużywać 1 litr, czy tam kilogram. Nie, to jest chyba w litrach. Na jeden pasek. Teraz używam mniej, więc kleju mi zostanie. Łatwiej się nalewało. Chociaż może jeszcze na jedną płytę starczy. Też tyle to wystarczy. Co tam jest? Nie no, trzeba dolać. Będzie? Widzicie, ja tu pochlapałem. Dobra, teraz jak tą płytę tam postawić? Szybko, nie? Przede wszystkim postawić szybko. A rączki sobie nie wziąłem. Ale na szczęście tu jest tak, one są ślizgie, że nie ma większego kłopotu. Dobrze, bo już myślałem, że źle idę. Teraz tylko w klej nie wtepnąć. No, o, spadła. O, za daleko pojechałem. Troszeczkę chyba w dom. Tu musi zostać szpaja, żeby się nie dotykały. Tu jest długa. Żeby się płyty mi nie rozjechały na boki. Trzeba sprawdzić. No i tak jak myślałem. Tamtą stronę trzeba przynajmniej według poziomicy trochę w tą stronę odepchnąć. Od razu załapię tutaj narożnik. Nikt z tego szczerze nie będzie, nie? Ale... Ale po co mają się później tutaj rozjeżdżać i jakieś szpary prawie centymetrowe robić? O, minęło łączenie letko. Wiórki na płytę. I znowu skręcam na gotowo. Coś tu chyba odpadło. Ale to nie to. A tu jest. Chyba. Ostatnia dzisiaj płyta i tak jest dobrze, bo nie pojechałem od razu i będą trzy kolejne przymocowane.
płyta to cięta, więc można iść aplikować klej. Klej już dolany. Miała być magia telewizji i mieliście nie widzieć tego, jak to spaltoliłem. Nie dożyczę. Zapomniałem, że tu idzie ząbek. Że tu jest grubszy podciąg niż tutaj wieniec, wylewka. I to powinno być od tej strony wycięte, a powzględnione i te płyty powinny być skrócone. To jeszcze jeden i drugi bok o pół centymetra się walnąłem w mierzeniu. Bo zmierzyłem 243,5, a z jednej strony wyciąłem tyle, a z drugiej strony wyciąłem 240, czyli tak jak te wymiary inne były. Podwójnie się pomyliłem. Brawo ja. Na szczęście to nie szkodzi niczym. Na szczęście. A tak to bym musiał to demontować. To kręcę tylko kolejne wkręty, te małe. I koniec na dzisiaj. Porażka. Masakra. Jak ja to zrobiłem? Jak ja mogłem takiego byka walnąć? Tyle ciąłem i nie walnąłem się, a tu... To jest właśnie pośpiech. I nagrywanie. Nie tą końcówkę wziąłem. A to ja nie tą końcówką w ogóle kręcił. Tamte wkręty. Nawet końcówki nie zmieniłem na wkręty. Ale będzie śmiech jutro. Teściu przyjedzie, zobaczy co odwaliłem. A mówił, żebym już dzisiaj nie robił. Chyba miał rację. No ale chciałem podgonić, a to moje podgonienie wyszło jak zwykle. Z której strony tu jest dalej, chyba z tej, gdzieś tu koło. Może będzie lepiej. Pod ukosem. Mamy przykręcone. To dzięki wam za uwagę. Nie zwracajcie na to uwagę, co tu się stało przy tej ostatniej płycie. Kompletnie nie zwracajcie. Na razie, do następnego.